Za każdym razem, kiedy takie słowa padają z ust warszałka terleckiego, ja reaguję mam narzędziami, które po prostu mam. Czuję się winna tego, że ja wtedy nie czułam, że to jest problem. I tak naprawdę to w sumie powinnam przeprosić wszystkie młodsze roczniki. I to jest taka naprawdę dobra już reklama, te 10 tysięcy, no i zwykle jest tak, że żyjesz z, z tych 10 tysięcy cztery miesiące, pół roku. Powiedz mi, rozmawiamy e, jakby bardzo poważnie? Czy, czy z dystansem? <grym> nie, no z dystansem. Jak coś stwierdzę, że to, że nie mam ci nic ciekawego na ja ten temat do powiedzenia, to ci chyba po prostu powiem. A jak, jak bardzo, no. na co dzień? No. Albo jak często zadajesz sobie to pytanie, czy to je, jeszcze może być happening, czy już musisz być poważnie? Bo to jest taka rzecz, mm -hmm. która chyba się gryzie w, w roli, w którą teraz znaczy, weszłaś, ale, pamiętając mm -hmm. o twoim wcześniejszym wcieleniu. Tak, znaczy, kurczę, tylko że ja nigdy nie miałam, wbrew temu, co mówią media, ja nigdy nie miałam na celu, o, zrobię happening. Okay. Ja po prostu starałam się zawsze dobierać środki wyrazu do tego, co ja w tej chwili czuję i jakie, jaką mam potrzebę, nie? I dla mnie trochę takie nazywanie różnych rzeczy w ogóle happeningiem jest takim... Yy, Takim upraszczaniem, też tej sprawy, no bo ta granica wydaje mi się, że też jest yy, cienka, co już nazywamy happeningiem, a co nie. No, Sejm jest też takim strasznie. Yy, yy jest dla mnie nudnym miejscem i, i dla, dla niektórych po prostu, nie wiem, wzięcie tego, że coś pokaże na mównicy, to jest happening. A co jest tym? Jaki to jest happening? No, a y dlaczego? Mm -hmm. Dlatego, że wszyscy jesteśmy wychowani na, Pols na polskiej szkole, nie wiem, czy tutaj włączyłam nagrywanie, tutaj włączyłam, na polskiej no. szkole, słuchaj, która e nie wprowadza innowacyjnych metod nauki, czy tylko jest pani, która mówi przy tak, tablicy. A normalnie tak, na świecie są pomoce naukowe, Oczywiście. są prezentacje, I coś się dzieje, no, nie? No, ja miałam to szczęście ja skończyłam szkołę teatralną, państwową szkołę akurat, ale która jednak właśnie kształci inaczej. I to i, i też w tej szkole nauczyłam się wyrażać, że no... Że nie wyrażasz tylko swoich emocji czy tego swojego przekazu tekstem, bo to zwykle no, wiemy, że po prostu umysł się wyłącza i, i też ma ograniczoną możliwość przyjęcia ilości słów w danym czasie. Więc, więc bardzo często się po prostu posługuje zdjęciem, kartką, rekwizytem. I jest to dla mnie tak oczywiste, a często w ogóle widzę gdzieś w przekazach medialnych, że happening, ja nie, bo nie wiem, bo użyłam bo wózek wzięłam sobie taki papier. Wózek, żeby pokazać, jak będzie wyglądać ksiądz z wózkiem, gdy wprowadzą ustawę e, tak dla rodziny, nie dla gender. No bo rozumiem, że wtedy już wszyscy będą musieli mieć rodzinę księża też. Więc no, i, i to, i. i e, e, więc tak naprawdę czasem tam wystarczy. Właśnie tylko, nie wiem, przyjść bardziej kolorowym, kolorowo ubranym, no żeby zostać... Kręcy. Żeby zostać po prostu yy, posądzonym o, o naruszenie powagi, tak? No na przykład mój asystent nie został wpuszczony, bo miał krótkie spodenki. E, gdzieś tam wiesz, jakieś pracowałam. upały straszne. Pamiętam, no? jak pracowałam w wirtualnej Polsce, dostaliśmy jednego dnia maila wszyscy z yy, biura przepustek, mhm. że od tego momentu i to było za czasów PiSu, słuchaj, mhm. wcześniej można było chodzić normalnie ubranym do Sejmu, ale wtedy przyszedł mail, że od dzisiaj wymagamy również od operatorów. Mhm. R, wiesz, operatorem no zazwyczaj tak. jest człowiek, który jako ostatnią w ogóle na liście spraw ważnych przykłada ubiór, nie? Tak. tak. E, od operatorów, od wszystkich, po, poważnego stroju, mhm. koszula, itd., tak, dalej, tak dalej, nie? Że wcześniej było luźniej. No, był, y, bardzo możliwe. Znaczy, pamiętajmy też w ogóle ten Sejm z roku na rok, y, no, niestety najbardziej taki skokowy ten moment czuć po dojściu do władzy, jest taki odgradzany od obywatelek i obywateli. Nie? Bo yy, pamiętajmy, i to jest tak od strony takiej architektonicznej, i ja marzę, żeby to kiedyś wróciło. Ten sejm jest częścią w ogóle kompleksu parkowego. Przecież tam są ulice w środku normalnie, i tak naprawdę to powinna być taka przestrzeń, gdzie oczywiście nazbierają no, się politycy, polityczki, które ustanawiają prawo, i dotyczy to każdego z nas, proszę Państwa. Absolutnie nie To nie jest tak, mnie polityka nie interesuje. To jest w ogóle coś, co mi najbardziej wkurza. Nie ma czegoś takiego. Każdego z nas interesuje polityka, nawet tego, o tym nie wiesz, że go interesuje. Yy, czy masz miejsce? w przedszkolu dla twojego dziecka, czy ile rano chleb kosztuje, yy, yy, czy, yy, czy dostajesz takie świadczenia, czy inne, czy w ogóle je dostajesz, czy nie, to wszystko jest polityka. Ona się zaczyna codziennie rano u nas w domu, tak? I, i, i wychodzisz na ulicę i to, czy masz przejście dla pieszych, to też jest polityka. Bardzo dobrze więc... pani <laughs> <punkt uprawi>, no. <laughs> e, Więc właśnie, więc tego nie lubię i, ale, ale to, że oni akurat w tym kompleksie sejmowym są, ci politycy, to wcale nie znaczy, że tam nie mogą, po prostu wszyscy przechodzić. I, i, i nawet i mnie by się w ogóle marzyło, żeby tak to wyglądało, nawet pomysł Franka Starczyckiego, z którym blisko współpracuję, mamy gdzieś taką podobną, myślę, wizję nowoczesnej polityki, to jest poseł z Poznania, to właśnie on nawet mówi, wiesz, ja sobie wyobrażam, że w tym pawilonie to w ogóle będzie, będą jakieś wystawy, tutaj będą działali ci, Jakieś ruchy obywatelskie, jakieś takie oddolne akcje, wiesz, a tu, no a tu jest ten Sejm, bo musi, ale, ale wiesz, że to wszystko żyje, nie? Tymczasem ten kompleks jest teraz po prostu tak naprawdę Beton. martwy, jest po prostu smutny, martwy, jest przepiękny, architektonicznie jest przepiękny, ale brakuje, żeby ktoś po prostu takie dał nowe życie. No też jeżeli chodniki są pozostawiane przez auta, nie tam każdy posiedzenie Nie jest miejsce, w którym no, Straż Miejska nie wali mandatów za e, niepozostawienie metra mhm. dla, e, dla pieszych. Nawet półtora, tak, tak, bo tutaj, bo tam też są osoby z niepełnosprawnością, no one w życiu nie przejadą, jak jest posiedzenie i my często na to zwracamy uwagę. Zresztą właściwie zwracam uwagę na takie dziwne rzeczy w tym Sejmie. Ja pamiętam, jak świeżo co się dostałam i zobaczyłam, że e, jest takie pomieszczenie, gdzie się zostawia płaszcza i tam jest kaloryfer odkręcony i w no, jest w środku sauna, 28 stopni, nie? Ja mówię, kurczę, no po co ten kaloryfer, Ale nie? od d? Nie, główne wejście, po okay. prostu główne wejście po prawej stronie jest szatnia, gdzie może słowie mogą zostawiać. No, no to ja wiesz, tak, nie tak prosiłam, no, no to tak, to tutaj jest ten I, yy, i ja mówię i Kaloryfer jest za kratą, nie można go skręcić, no to ja się przedzieram. Ula jeszcze wpadła, też posłanka Ula Zielińska wpadła i ja mówię, chodź otworzymy tą kratę. Przychodzi Kaloryfer, pali... który ma ogrzewać płaszcze wiszące. Tak, wiszące po prostu i ja mówię, no tak raz, że po prostu wszyscy za to płacimy, no bo przecież to jest z naszej kasy, z podatków, tak? Eee, dwa, że po prostu no zamiast ograniczać te zużycie ciepła, jeżeli ono nie jest potrzebne i dobijamy się za kratę po prostu do tego, do tego kaloryfera i przychodzi pani szatniarka i ja się poczuła normalnie jak szkoła. co Pani tu robi? Ja mówię, no, skręcamy kaloryfer. Nie wolno ją, ja jak nie wolno skręcić kaloryfera w pomieszczeniu, gdzie nikt nie, nie urzęduje. Nie, ten kaloryfer jest tu odkręcony od 30 lat. Ja mówię, no, i może wystarczy, nie? No, więc, więc tak, no to tak to wygląda. Słuchajcie, tak to wygląda. Klaudia e, bywa w Sejmie w momencie, w którym niemal nikt nie może bywać w tym momencie, mhm. właśnie w, po pierwsze w czasie pandemii. No, ale też w tej kadencji. Ja w tej kadencji nie byłam ani razu w Sejmie, natomiast bywałam dość często, gdyż również miałam tam swój program, o którym wam kiedyś wspominałam, w poprzednich kadencjach. Więc ja będę, gdy będziemy rozmawiały o plotkach sejmowych, to będziemy zderzały te moje wspomnienia z obecnym Sejmem. Klaudio, czy Jarosław Kaczyński odpowiada Ci? Dzień dobry. Dzień Jarosław Dzień dobry. Kaczyński. Y nie ma możliwości odpowiedzenia mi na dzień dobry, nawet jakbym ja chciała mu go powiedzieć, bo on nie istnieje w przestrzeni sejmowej. Znaczy czasem mi się wydaje, że on przez ten lufcik taki, wiecie, jak jest ten taki szklany, <grytanie> że go tam spuszczają na, <grytanie> nie wiem, spadochronem, czymkolwiek, po prostu, że on tam się pojawia po prostu na tym swoim siedzeniu, a potem wraca na górę tym samym pojawia, tak, dokładnie, nie, to, to jest, on się nagle pojawia, nikt nie wie, którędy tak naprawdę, i, i, I znika zaraz po głosowaniach. Często też przechodzi przez ten tak zwany ciemny salonik, to e, przez panią marszałek tam przechodzi, tamtędy. E, I e, ja go nigdy nie widziałam na korytarzu. Ani razu przez półtora roku go nigdy nie widziałam na korytarzu. Widziałam premiera, widziałam ministrów, ale e, e, Jarosława Kaczyńskiego nigdy nie widziałam na korytarzu. Widziałam tylko go czasami w tym miejscu. A jedyny taki, przez te półtora roku, które jestem tam, to jedyny taki moment, w którym e, rzeczywiście jakikolwiek mieliśmy ze sobą kontakt, ile to można nazwać kontaktem, to był ten, e, to nasz protest zaraz po ogłoszeniu pseudowyroku, znaczy pseudowyroku przez pseudoteka e, i, i następnego dnia rzeczywiście, no jakby już... E, też, no bo emocje były w obywatelkach i obywatelach, było to takie wkurzenie, to takie, taka, taki gniew ulicy, który ja widziałam na własne oczy, bo tam byłam pod tym Trybunałem. I następnego dnia no to się też udzieliło jakby posłom i posłankom, nie? no bo jesteśmy też częścią tego, tego narodu. I, e, I po prostu czujemy, e, e, czułyśmy też potrzebę i ja do niego rzeczywiście podeszłam. Zaczęłam to wszystko nagrywać, bo się zrobiło tak bardzo gorąco i podeszłam z kamerą i zapytałam, dlaczego pan się boi kobiet? Panie Kaczyński, niech pan wyjdzie do ludzi! Niech pan powie im prawdę, że boi się pan kobiet! Panie prezesie, boi się pan kobiet! I, I to kilka razy powtórzyłam to, a on się tak, on tak się w ogóle tak uśmiechnął, tak nie wiem, bym powiedziała cynicznie, tak, ale, ale w ogóle nic nie odpowiedział na to i zaraz dostąpiły tak zwane, jak dla mnie, strażniczki patriarchatu. Czyli panie posłanki spis i po prostu otoczyły go wianuszkiem, żeby czasem niech ta zmaja Hira nic mu nie zrobiła. I, e, i, no i on w ogóle nie odpowiedział i one tam zaczęły tokować, tokować. W czasach, e, gdy, Lech Kaczyński, e, gdy Jarosław Kaczyński był aktywnym posłem, mhm. e, gdy istniał w ogóle, jakby zastępował tak. z chmur i, I, i pojawił się śmiertelników, to Piotr Gadzinowski, mhm. który wówczas był. Razem z nimi w jakiejś komisji gdzieś, którą, która ich delegowała tych posłów za granicę, bo są takie wyjazdowe mhm. różne komisje i. I Piotr Gardzinowski, który przez lata pracował w tygodniku nie to, to jest były poseł Lewicy, powiedział mi, że my wszyscy po prostu nie wiemy tego, jaka jest prawdziwa twarz Jarosława, Jarosława i że Jarosław ma zajebiste poczucie humoru. Mm -hmm. że to jest w ogóle taki facet, takie anegdoty. Okej, okay, okej, okay, no to yy, może tak było. <ścoughs> może tak było. ja myślę, że yy, ja już od tych osób, które były, no, mamy wśród nawet koalicji obywatelskiej osoby, które przeszły na dobrą stronę mocy, tak i też nie mamy co tego ukrywać. Nie, kogo? Że, ja wiesz, ja, okay, moja dobra okay, strona jest, jest, no, jest gdzie indziej. No. E, spoko, ale nie, naprawdę są to często osoby takie, które, no, no jakby, wiecie co, też ten PiS się bardzo zmienił, nie, no PiS e, przed 2010 roku, a jednak PiS 2021 to mimo wszystko jest inny PiS. Nie? Jak co teraz. Te, co te osoby mówią o Jarosławie? No i właśnie te osoby, one, one nigdy nie usłyszałam e, o tym, żeby właśnie mówiło o jakimś super poczuciu humoru. No ale do czego zmierzam, że teraz to się nawet nie pojawia już na, w trakcie głosowań. Kiedy jest głosowanie zdalne, e, to i to tak od kilku dobrych miesięcy w ogóle nie było Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie. No. Nawet może no. trzeba zadać oby, pytanie, gdzie jest Jarosław Kaczyński? Oby nie ze względów zdrowotnych. Klaudio, ile kosztował Cię Jarosław Kaczyński? Jarosław Kaczyński kosztował około 5,5 tysiąca złotych, może do 6 dobiło. Za 6 tysięcy złotych można mieć swojego Jarosława? Jak każdy może go mieć. Ale <grym> nie, na, to, pytam o lalkę. Tak, oczywiście. Lalka w ogóle nie jest moja do końca. Lalka jest polek i Polaków też, bo pomysł na lalkę jakby wynikał z tego, że z mojego. No też wykształcenia i tego, że skończyłam szkołę teatralną, ale na Wydziale Lalkarskim i gdzieś się właśnie taki pomysł pojawił, że no, żeby połączyć też e, e, mój fach z, z tą działalnością, którą zaczęłam robić, czyli tą taką satyrę polityczną, społeczną i, 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 e, i tak dalej. I, no ale stwierdziłam, że o tym niech zadecydują ludzie, czy po prostu, czy, czy chcą, czy, czy poprą taki pomysł i ogłosiłam taką właśnie wielką zbiórkę narodową na lalkę Jarosława Kaczyńskiego i ludzie rzeczywiście zaczęli wpłacać te pieniądze i tak, no i rzeczywiście Jarosław był tak bardzo profesjonalnie, bardzo profesjonalnie został wykonany, począwszy w ogóle właśnie od wyrzeźbienia głowy głowy i to robiła plastyczka spod Wrocławia, która tak, przez no kilkadziesiąt lat... Tak, nie po prostu wydmuszką. Nie, 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 to nie, w ogóle mój Jarosław naprawdę jest tak, tak porządnie. <laughs> tak, to jest wszystko zgodnie z, ze sztuką. Do tego stopnia, że właśnie nawet ma prawdziwe włosy, które robiły panie perułkarki z, z, z opery wrocławskiej. I taka perułka sama kosztuje około 500 złotych, więc to... Yy, I tak po kolei, no wszystkie te części kosztowały, jakieś mechanizmy, że rusza buzią, że... Yy, Oczami też rusza. Natomiast obecnie Jarosław Kaczyński siedzi w szafie. Nie może dla jego bezpieczeństwa lepiej? Może tak. Nie możemy od nikogo wymagać. Wtedy... siłą, by wychodził z szafy. No ciachy, tak, no nie możemy, nie możemy. Jednak takie są czasy. Czasy e, nie sprzyjają niestety, chociaż ja bym mimo wszystko zachęcała. Chcę porozmawiać z tak. o trudach bycia posłanką. Mhm. E, oraz o próbie zestawienia tych trudów z trudami bycia aktorką. Jesteśmy świeżo po wydarzeniach związanych z e, głośnymi historiami molestowania na akademiach e, teatralnych. Sama tutaj gdzieś Wam podlinkuję e, historię interwencyjną, którą nagrałam w sprawie Wojciecha Malekata I e, przechodzę do tematu, po pierwsze, molestowania, bo pamiętam też, gdy prowadziłam swojego pudelka w Sejmie, mm -hmm. sądę, którą zrobiłam z posłankami, i uszy więdły, słuchajcie, Gdy, posłanki, które opowiadały, jakie SMSy dostają od polityków, e, bez względu na opcje. Nasi posłowie od czasu do czasu y, albo na Twitterze, albo prywatnie wysyłają nam na przykład y, jakieś sprośne uwagi na temat naszego wyglądu, na temat tego, jak się poruszamy. To już jest molestowanie. Jeżeli to nieświadomie, wyglądasz jak stara kana na przykład? To wszystkie kobiety są piękne, więc ten ktoś po prostu nie miał gustu. Wiesz, tak, to nie jest kwestia ona mi, opcji. No. To jest, myślę, to, to bardziej już bym powiedziała, że to jest jakby taka cecha e, generacyjna, że po prostu jak w e, zależności od wieku, nie? że, że te, ci starsi posłowie oni jakby w ogóle nie czują tej granicy, że świat się już trochę zmienił i poszedł do przodu i kobiety nie są zawsze obiektem seksualnym albo w ogóle chociaż to nie wiem, czy byłoby im się w stanie przetłumaczyć, tylko że po prostu są partnerami i partnerkami w pracy a, a, i tyle, tak? A czy będąc posłanką doświadczyłaś? Czy molestow molestowaniem może bym nie nazwała, słowa, natomiast ale taka codzienność seksizm jest po prostu na porządku dziennym, ja nie znam bardziej patriarchalnej instytucji, ja też myślę, że jestem o tyle właśnie w dziwnej sytuacji, że że ja nigdy nie pracowałam wcześniej w instytucji publicznej, bo ja zawsze byłam freelancerką i, i z fundacjami, z NGO-sami na własny rachunek, ale, ale nie miałam, oprócz właśnie szkoły, te, szko szkół w ogóle, całej mojej edukacji, to był ostatni mój związek z, z instytucjami publicznymi, no ale też jako studentka czy uczennica, tak, nigdy nie, że tam po prostu pracowałam i e i to i, i, i nagle weszłam do takiej totalnie patriarchalnej instytucji i, i to i nie zapomnę jako, że ci wszyscy posłowie zaczęli mnie całować po rękach w pierwszy, pierwsze dni. Ja nie wiedziałam, co się dzieje, bo wyglądało to tak, że chcę podać. i, i Jak oni już chcą tu, to ja tak i w ogóle i ja nie chcę, bo ja się brzydzę, i ja, i, a jak już poseł Brown to po prostu tym swoją brodą. <grymne> w sensie, nie bywało, nie, że ubrałam potrafi jakby w jednej sekundzie mówić takie. Tak, to jest niesamowite. Tak. A z drugiej strony on się, on się akurat się kłania w pas i, i w ogóle bierze tą rękę i on się skłania do tej ręki, ale A, to ja ładnie, po prostu, chociaż jedno Ładnie, dobre, jedyne co dobre, ale, ale mimo wszystko, no ja czy znaczy, Dla mnie to jest takie naruszanie zasad, że y ja, ja też nie jestem aż. I rozumiem, że jeżeli ktoś wyznaje takie zasady i, i lubi sobie całować kobiety po rękach, to w sytuacjach prywatnych, nie wiem, u wujka na urodzinach, na randce, tak? To okej, okay, jak to kobiecie nie przeszkadza i ten mężczyzna to chce, chce wykonywać, w ale w XXI wieku... wieku w miejscu pracy i zresztą yy, znawcy, eksperci od savoir jakby i wręcz jest to po prostu fupa. No, no Nie wypada czegoś takiego robić, tak? Bo, bo, bo tutaj w ogóle nie, no przecież nawet te zasady podawania ręki są inne w miejscach pracy niż w. Yy, yy, w, w sytuacjach prywatnych, tak? Bo jednak decyduje ten stopień, yy, a yy, alb nie wiek, albo płeć właśnie. No i ksiądz jeszcze, nie? Bo ten zawsze a tak. Jest, jest ksiądz jest jako go. kobieta. Ksiądz jest zawsze savoir nie wiedziałaś? Nie, yes. <gulatory> yes. yes, tak. On jest jako kobieta. On pierwszy wyciąga rękę według savoir-vivre. No chodzi w sukience. Że... I to, czy to nie jest gender? Znaczy, ale też nie, nie wiesz, ja nie ale mam czy to nic nie jest gender. Mój też chodzi w sukienkach. <noise> ale ja też nie mam nic przeciwko, tylko dlaczego oni mają coś przeciwko? No to wiesz, tu jest właśnie ta hipokryzja. Super, niech sobie wszyscy chodzą w czym chcą. Tylko dlaczego im to przeszkadza, że na przykład nie ksiądz idzie w sukience, tak? a już ksiądz to może chodzić w sukience? No. Ale prawda też jest taka, że ty z ust mm. ważnych mężczyzn w Sejmie mm -hmm. słyszałaś naprawdę obrzydliwe słowa, nie? Tak, 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 no to jest, i to jest taka, wczoraj nawet mnie, kilka dni temu mnie zabolało, że że tam ktoś napisał, dlaczego Pani z tym nic nie robi? Raz Pani sobie pozwoliła i on teraz tak robi. I to jest w ogóle takie też już tłaczanie w syndrom ofiary, nie? Bo że ja sobie pozwoliłam, a ja sobie wcale nie pozwoliłam. Za każdym razem, kiedy takie słowa padają z ust warszałka Terleckiego, ja reaguję, mam narzędziami, które po prostu mam, tak? Czyli nie pójdę jego drogą i zacznę też go obrażać, bo to nie jest w moim, nie wiem, kanonie działań, ale pierwszy raz, jak powiedział żałosne, poszedł do komisji etyki, komisja etyka oddali, oddaliła, że to nie, że to, że to jest okej, okay, tak. że spoko. Drugi raz, jak mi tam powiedział coś, nie przerywałem pani, bo głupoty się nie da, tam, no już nie pamiętam, ale coś w tym stylu takiego, też okropnego, to to jest, to poszło w ogóle do prezydium Sejmu, żeby obniżyć pensję bo uważałam, że to już w ogóle już nawet upomnienie od komisji etyki, to jest za mało, jeżeli w ten sposób marszałek procedujący obrady coś takiego mówi, tak? A, a i teraz ostatnio, właśnie sprzed kilku dni, no znowu tam było żałosne i im o matko poziom głupoty został przekroczony, tak? I znowu idzie wniosek do Komisji Etyki, bo skoro prezydium się nie chce zająć, to chociaż w takim razie niech wniosek Etyki, nie? Więc e, e, niech Komisja Etyki się tym zajmie, więc ja, e, no na tyle, natomiast no, też żyjemy, żyjemy, pamiętajcie, w takim Sejmie, że za szalik konstytucja zostałyśmy, obniżono nam pensję, tak? W trójkę ja, posłanka Zielińska i jeszcze jeden poseł e, e, Łącki. I e, więc to jest taki sejm. No jakby no nie przeskoczę tych rzeczy, że pisma większość, że wszystko co swoje to umarza i, i że w ogóle nie szanuję tych takich podstaw, jakby też takiego życia parlamentarnego. Nie? Ten, ten seksizm jest taki. On jest czasem właśnie jest czasem taki, e, taki po prostu hamski jak w wypadku marszałka terleckiego, a, a czasem jest taki właśnie miękki, ale, e, ale go, go czuć. No, zdarza się, że właśnie, na przykład właśnie było, e, jak w trakcie właśnie tego zamieszania, zaraz po do wyroku, to tam e, krzyczeli do mnie posłowie z pisu: Ej, dziewczynko, przestań. Nie, czyli to jest takie, takie umniejszanie roli przez to, że się jest kobietą. Bardzo często jest się wygwizdywanym na mównicy, albo, no, albo właśnie jakieś tam takie docinki z, I to właśnie najczęściej do, do kobiet. No już przestań, już przestań, no pogadałaś sobie, nie? Więc i, i ja myślę, że każda kobieta coś takiego ma, bo, bo pewnie to się nie dzieje tylko w Sejmie, bo przecież poniekąd ten Sejm odzwierciedla, myślę, nasze niestety społeczne, niestety, niestety, ale, ale w takich sytuacjach, niestety, jeżeli to jest, i ten seks nie występuje tylko w, se w Sejmie, ale zdarza się też właśnie, właśnie. poza. A Twoje mhm. doświadczenia z pracy aktorskiej? Moje... Nauki. Mhm, tak, nauki. Bo to jest e... E... Mhm. aktualnie ważny temat. Tak, to jest aktualnie i ja też od dłuższego czasu zbieram się, żeby coś w ogóle o tym napisać i żeby powiedzieć o tych doświadczeniach. Natomiast jest to dla mnie ciężkie, bo bo poniekąd w ogóle czuję się winna. Czuję się winna tego, że ja wtedy nie czułam, że to jest problem. I tak naprawdę to. Aż mam deszcze, bo to. I tak naprawdę to w sumie powinnam przeprosić wszystkie młodsze roczniki, bo może gdybyśmy my wtedy te już. 14-13 lat temu, jak rozpoczęliśmy edukację właśnie aktorską teatralną, to może teraz to pokolenie osoby kilkanaście lat młodsze nie musiałyby. No, może byłoby o te kilkanaście roczników mniej. Złamanych żyć. Tak. I historii, i myśmy nie czuły, że to jest. Myśmy były jeszcze tak bardzo. Nie czuły, nie czuli, bo to w ogóle często nie ma płci. To, jest, to są w ogóle dwa różne, zaraz możemy o tym więcej porozmawiać. To są w ogóle dwa różne typy przemocy psychicznej, bym najbardziej naj, nawet nazwała niż molestowanie, przynajmniej to, z czym ja miałam. To jest po prostu permanentna na iluś poziomach przemoc psychiczna. Myśmy tak bardzo byli e, wtłoczeni w to, że nie da się zostać aktorem bez tej przemocy psychicznej, że w ogóle nam do głowy nie przyszło, że może być inaczej. Że aktor musi wszystko znieść, bo aktor zawsze będzie pracował na emocjach, i że aktor musi, żeby wejść w rolę, to musi i płakać, i krzyczeć, i gryźć, i symulować akty seksualne. Po prostu tak byliśmy, że to jest tak oczywiste i każde niewykonanie jakiegoś zadania aktorskiego jest równoznaczne z tym, że się nie nadajesz do tego zawodu. Że nikomu nie przyszło do głowy, albo że nie masz dystansu. A jak nie masz dystansu, to też się nie nadaje do tego zawodu, że, że w ogóle nam. Po prostu myśmy nie mieli świadomości, że, że coś jest nie tak, że to jest wszystko oparte na systemie przemocy. O czym ja mówię, mówiąc o przemocy psychicznej. Przemoc psychiczna pojawia się przede wszystkim yy, starszych roczników, na młodszych rocznikach, czyli ta słynna fuksówka. I ja tak naprawdę po raz pierwszy yy, doświadczyłam tej przemocy. Yy, yy, jakby dowiadując się o tym, że jest ta fuksówka i że ona będzie. Ja byłam pierwszą osobą wzroku i tutaj już poczułam, że coś jest nie tak. Bo ja ogólnie się nigdy nie uważałam za osobę jakąś taką uległą, która. Yy... Kto, które tak, tak, musi być, no dobrze. Wręcz przeciwnie, jeżeli ja czułam, że coś mi przeszkadza, to ja starałam się na to reagować. I w wypadku starszych studentów to ja czułam, że jest gdzieś przekroczenie mojej jakby, no nie wiem, prywatności. Tak, chyba najlepiej. I ja zrezygnowałam jako pierwsza z roku z tej fuksówki. Z wzięcia udziału. Z wzięcia udziału w fuksówce, tak. I to. Yy, no poniosłam za to cenę, bo ja rzeczywiście długo, długo. Yy... Nie by, przez, no, przez niektórych studentów właściwie nigdy mi nie mówili, do końca studiów mi nie mówili cześć za to, że nie wzięłam udziału w fuksówce. Natomiast i też, nie wiem, nie dostałam nigdy szafki w szkole, bo, bo nie wzięłam udziału w fuksówce, bo starsi studenci przekazywali szafkę młodszym studentom. Tylko, że ja się trochę też uniosłam honorem, czyli ja nie wzięłam, ja wiedziałam, że takie są zasady, bo były osoby nieofuksowane, które bez problemu tą szafkę dostawały, bo szli, przepraszam, no ten, okej, okay, ale dacie, no dacie, no dobrze, damy, okej, okay, dzięki, nie? Więc to, e, a, więc ja sobie żyłam po prostu bez tej szafki, ale tak naprawdę szczerze mówiąc, to nie wzięcie udziału dało mi najwięcej. Znaczy to nie wzięcie udziału myślę, że bardzo mi procentuje teraz w przeżywaniu w ogóle czasem ciężkich momentów w Sejmie, bo pokazało mi, że warto mieć swoje zdanie, nawet jeżeli ono jest w kontrze do większości. i… No, ale płaciłaś cenę bycia wyrzutkiem, tak? Trochę tak. Im dalej było od tej fuksówki, to oczywiście jakby no to, to też tak nie było, że już tam nikt się nigdy ze mną nie przyjaźnił, bo to się tam zacierały te podziały, tam już po roku, to już tam powiedzmy nikt a to, nie. A co pamięta. się spadało na tą fuksówkę. No, właśnie, właśnie to jest bardzo fajne, to jest bardzo ciekawe, dlaczego mówię o tej przemocy psychicznej, bo gdyby to się tam ograniczało, wiecie, do jakiegoś, nie wiem, jednodniowego sztu, że tam, a wy, młodzi studenci, Robicie, e, robimy tak, integracyjną, gupoty, no. tak, po prostu i tyle. A to trwało około miesiąca. Um, i te były tak zwane kwarce, czyli e, przez 8, 10, 12 godzin e, trzeba było stać na baczność i wykonywać etiudy. E, i, e, I tam jakieś były tematyczne, te kwarce. Co więcej, właśnie to, i to była taka podstawa w ogóle, że to, no, że to jest takie permanentne niewyspanie, że przez e, miesiąc w ogóle śpisz po 2 trzy godziny. Co więcej, e, nie możesz. E, e, ha, e, robisz śniadania z starszym studentom, e, przyjeżdżasz im myć, e, myć samochód, e, gdzieś tam robisz im zakupy, musisz wysyłać im kartki z wakacji, właściwie jest fuksówka w miesiąc trwała już na uczelni, ale tak naprawdę ona się zaczyna zaraz po ogłoszeniu wyników, więc w wypadku w ogóle yy, osób z Wrocławia, które się dostały do szkoły, akurat we Wrocławiu, tam gdzie ja, no to tak naprawdę ta fuksówka w ogóle trwa 4 miesiące, bo ja zaraz po tych wynikach już miałam być tu, miałam być tam yy, i to w ogóle było coś dla mnie niewyobrażalnego, że ja spełniłam właśnie swoje największe marzenie na świecie. Dostałam się do szkoły teatralnej, do której zdawało akurat na nasz wydział tam, nie wiem, około 400 osób, a przyjęto 20%, i ja teraz nagle mam po prostu zostać czyimś niewolnikiem na kilka miesięcy, to, to, to się mi nie mieściło w głowie. I, I też właśnie, że to jest takie. To, to są takie. Znaczy, co zrobienie śniadania starszym studentom ma ci pomóc y, w Rozumiem, byciu lepszym tak. aktorem, tak? Bo gdyby jeszcze mówimy o samych etiodach, okej, okay, może one się przydadzą, bo nauczą cię myślenia, coś tam, ale, ale nie wiem, jak myjesz samochód, to jesteś lepszym aktorem. I, I wszelkie te argumenty, że ona ma sprawić, że nie będziecie zadzierać nosa, ale y, to. To życie i tak przeciora, przyci i tak pojkaże nam blaski i cienie tego zawodu. I, I naprawdę ja nie rozumiem, dlaczego z własnej nieprzymuszonej woli masz jeszcze sobie tego dokładać, jak nie musisz, tak? No to szanujmy tym bardziej, to wyśpijmy się, ja bym właśnie w drugą stronę, to wyśpijcie się jak najwięcej, bo przyjdzie yy, sesja, że będziecie tu siedzieć o drugiej w nocy i będziecie mój, robić te tiudy, aż zrobicie dobrą dla profesorów, tak? Ale no i, i niestety bardzo duża część profesorów jakby też dyskryminowała nie w udziału, bo to był ten syndrom taki, może trochę sztokholmski, że myśmy przeszli, my, my daliśmy tak, tak. radę, no to wy też musicie I ja, i ja, no i tu były pierwsze dyskryminacje też ze strony profesorów. Ja dostałam taką, taką bardzo silną reprymendę pierwszego dnia, że też byłam, miałam o tyle ciężko, że byłam jedyna z grupy, która właśnie nie brała udziału w fuksówce, i, I, że to w ogóle nie poradzisz, sobie nic, nic nie zrobisz, nie skończysz tej szkoły praktycznie, jeżeli w tej, tej fuksówce nie weźmiesz udziału. Smutne doświadczenie, smutne, ciężkie. No teraz oficjalnie została zakazana. To już drugi raz jest taka próba, właśnie jakby oficjalnego zakazania tej fuksówki, ale. Um... Ale wiem, że no w podziemiu ona dalej funkcjonuje, więc nie wiem, co się musi wydarzyć, żeby to naprawdę przeszło, bo, bo najwyższa pora, żeby tak, tak nienormalne mechanizmy. A jeżeli chodzi o, o samych nauczycieli, to jest to, czego ja nie wyłapałam, o ile właśnie studentów się sprzeciwiam, ale za to właśnie mam takie, że, że szkoda, że myśmy wtedy nie zareagowali. Yy, śmianie się, nie wiem, z, z moich ud, tak? Mogę ci tak. Yy podpiąć tutaj. Dobrze, boje, że z, nie zbiera. Z... Mm -hmm. Myślę, że zbiera, zbiera, zbiera tak okay. Dobra, dobra. Były takie, no na przykład była jedna pani od baletu, która, od tańca tak ogólnie, właściwie, która pamiętam, że podeszła do moich ud, bo to wszystko w takim trykocie i to, że jakby bardzo dobrze widać sylwetkę i mówi, no co byśmy mogły zrobić z tymi udami, no. No może jakieś ćwiczenia, no ale to nie, to nie, to nie da rady, no nie da, no może, no może byś jakiś, um, jakoś coś, y, 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 jakieś zabiegi sobie, jakieś kosmetyczne może na te uda. mi mówię, nie, z tymi uda mi się nic nie da zrobić i odeszła, nie? I, i te uda, słuchaj, i co, te uda naprawdę ciągle wracały. Szczególnie właśnie te panie od plastyki ruchu scenicznego, które właśnie gdzieś też się wywodziły z, z baletu, one nie mogły przeżyć moich ud. Że jak można żyć i mieć takie uda? Patrz, i żyjesz I, już 33 e, lata. Ta, I dalej żyje z tymi udami. I dalej z nimi właśnie. Nie, oczywiście one tam czasem są większe, mniejsze, w zależności od tego, ile waży, ale no po prostu one są i one rzeczywiście, może rzeczywiście jest tak, że się z nimi nic nie da zrobić. Natomiast e, Natomiast ja wtedy to brałam właśnie tak z takim dużym dystansem. Zresztą dalej to biorę, no bo ale, ale wiem tak na poważnie, że to już, to, że to są właśnie tego typu zachowania, które należy zgłaszać. Tak. I, I to ja akurat miałam złudami. Ktoś tam miał, bo nie potrafił z siebie głosu wydobyć, i to było takie zamiast właśnie jakoś tam postarać się pomóc otworzyć, to było jeszcze takie większe blokowanie. No i, i tego było bardzo dużo, i to właściwie było na każdym kroku. No, że już nie wspomnę, że, że ten seks, jakieś pojęcie seksualności jest tak obecny. Może ja nawet nie tyle w szkole teatralnej, akurat tego doświadczyłam, jak w takim studium jeszcze przed szkołą teatralną, że właśnie, bo ona. bo to jest poniekąd prawdą, że. Jeżeli nakażesz młodemu człowiekowi, który marzy o tym, żeby być aktorką czy aktorem, całować się na scenie i zrobisz to po trzech tygodniach od tego, jak się tam za on zaczął się szkolić do tego, żeby być tym aktorem, to pewnie łatwiej Ci przejdzie trema, no bo jak już się pocałujesz z tym obcym facetem czy tą obcą dziewczyną, no to rzeczywiście, no, już wiesz, jakoś tam prze przekroczysz granicę i to pewnie jest poniekąd, prawda? Natomiast pytanie, jak, co to Ci robi z psychiką? Nie? I na ile jest to po prostu, więc nie uważam, że jest to niezbędne do tego, żeby był ten progres, wiesz, pracy na emocjach, otwarcia się i tak dalej, Także nie trzeba koniecznie zaczynać od, od właśnie scen, nie wiem, rozbieranych, yy, całowania się i yy, jakichś takich strasznie... No jakby yy, można być halabardnikiem, nie? No. Od, yy, można, ale można też po prostu no, yy, robić to z czasem, no też... Yy, są różne przecież drogi teatralne, tak? są przecież różne y, jakby teorie bycia aktorem, różne techniki gry aktorskiej i też nie można jakby, uważam, że nie można zmuszać człowieka do tej jednej, a, a, a to właśnie często było robione jakby... No taką przemocą psychiczną. Jednak ten profesor ma zawsze to no, od niego zależy. Też takie uprzedzenia personalne. Nie? Bardzo często to było, że jak ktoś już cię nie lubi, no to cię już nie lubi, nie? Bo, bo coś, bo, bo nie podoba mu się, jak mówisz itd. i tak dalej i już Cię skreślił. Już Cię skreślił, że nie będziesz aktorką. Koniec. A co się bardziej opłaca? Bycie polityczką czy bycie aktorką. <laughs> Pytanie w jakim sensie opłaca? No teraz o, pieniądzach o pieniądze. O pieniądzach. <laughs> o pieniądzach. No, aktorzy jeszcze przed pandemią to był. Uważam, że jest to bardzo trudny zawód, jeżeli chodzi o finanse. Przede wszystkim nawet nie o wysokość zarobków, a o przewidywalność tych zarobków. To Ja myślę, że też znasz to z innych wolnych tak zwanych zawodów, jak na przykład dziennikarka, że to jest, że to są. Jest jakiś bardzo mały ułamek aktorek i aktorów, którzy, wiecie, wszyscy ich znamy z gazet, z telewizji, z seriali, yy, i, i oni oczywiście trochę zaburzają, jak dla mnie odbiór tej grupy zawodowej, bo no bo wszystkim się wydaje, no jak przecież oni w ogóle miliony w tych serialach, tych... Kreaty, tylko to jest Chanel, tak, tak, tak. tak, 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 tylko że to jest naprawdę no, jakiś tam procencik, a, a niestety no dziewięćdziesiąt parę procent no, no, żyje naprawdę bardzo skromnie i to już żyło bardzo skromnie przed pandemią, bo no też nie ukrywajmy, że podstawa, jak nawet jak ktoś ma ten etat, to też nie jest jakieś super popularne, że ma ten etat w teatrze, bo jeżeli rocznie około 160 osób kończy wydział aktorski i lalkarski w całej Polsce, jeszcze tam wokalno aktorskie itp., no to przecież te 160 osób każdego roku nie znajdzie etatu w Polsce, bo przecież co roku nie szukają w teatrze, nie, nie ma zapotrzebowania na 160 aktorów co roku nowych. Yy, więc, ale, a, więc jak nawet już się ma ten etat, to no to, to jest najczęściej najniższa krajowa. A, a to, co się dogrywa, jakby to, żeby mieć wyższą tą pensję, no to się gra po prostu, bo jest płacone potem za każdy spektakl. Więc, no i to, ale to jest taka minimalna stabilizacja, chociaż, że ma się ten etat, że się bierze jakiekolwiek pieniądze co miesiąc będą. Dla tych, którzy, którzy taką drogę wybrali, albo po prostu, no, no udało się, że, że dostali. A, a cała reszta, która tego etatu nie ma, no to są miesiące, że się zarabia dużo, bo wpadł ci jakiś kontrakt, bo wpadło Ci jakaś reklama. Czyli bo szczególnie w Warszawie. Tak, to znaczy właśnie dużo. No, wiesz, za, za reklamę Dużo, no to na przykład za reklamę, no. No nawet że dobrze, dobra reklama, dostałaś 10 tysięcy złotych. I, I wtedy jak to wygląda? I no, ty dostajesz te 10 tysięcy złotych za tą reklamę, i to jest taka naprawdę dobra już reklama, te 10 tysięcy. I, no i zwykle jest tak, że żyjesz. Z z tych 10 tysięcy, 4 miesiące, pół roku, nie? No bo często jest tak w ogóle, że jak jest też taka, im większa reklama, tym jesteś bardziej rozpoznawalna, tym ty masz jeszcze prawa do tej reklamy, więc nie bardzo możesz inne reklamy robić w trakcie tej, która leci. Więc no fajnie, i to też się komuś, no ale co jeden dzień zdjęciowy, tu jesteś 30 sekund w tej reklamie i masz tutaj 10 tysięcy, o super! Tylko, że potem właściwie ci ludzie najczęściej żyją z, z tych reklam, nie? I yy, no i to jest taka ciągła niepewność dnia następnego. Ja w ogóle, bo ja poczułam trochę bardziej. Bardziej po, I byłam dłużej po studiach, poszłam bardziej właśnie taką ścieżkę eventową, e, konferancjerkę I no to ja miałam, tak naprawdę, czasem mi się wydawało, że ja pracuję według kalendarza kościelnego, niestety. Bo najwięcej imprez było tak. Najpierw w ogóle karnawał, to po prostu pełno imprez. I, i, i rzeczywiście tej pracy było bardzo dużo, bo ludzie chcieli się spotykać, chcieli robić imprezy. Potem to święta. był początek też roku. Nie, no potem, e, nie, właśnie. I potem przychodził post. I nie było nic. I naprawdę razem z kościelnym y, kalendarzem postęp był, post, bo wyszaleli się w, tych, w pierwszych miesiącach. Też często właśnie budżety, nawet firmowe, były takie, że była na to kasa. Yy, I później już te takie piknikowe historie. No to już na szczęście odchodzimy od kalendarza kościelnego, więc one się tam jakoś tam w miarę. Yy, mhm. Wszystkie dni dziecka, mamy, taty, yy, powitania wiosny, kończenie wiosny, lata. To, to, to fajnie. A potem rzeczywiście, no to dopiero koło, koło listopada, grudnia, czyli wszelkie eventy świąteczne. Więc yy, yy, to, to było takie, ale to no zawsze jest ten taki, wiesz, element, czy będziesz miała kasę, czy nie. Yy, w, po, w polityce jest. No inaczej, szczególnie jak teraz jestem, e, jestem posłanką, to też każdy wie, jak nie, wiem, jak nie wie, to... Tylko plus trochę na biuro. To jest jeszcze inaczej, jest uposażenie, które netto wynosi około 5900 zł, e, do tego masz 2500 tysiąca diety, Plus jeszcze ma rzeczywiście kasę na biuro, e, no czyli po prostu na wynajęcie biura, na opłacenie pracowników, e, na e, jakieś nie wiem, tłumaczenia, porady prawne itd, i, i tak dalej. I tak dalej. E, więc, więc to jest ten taki budżet na to, więc, e, i to jest oczywiście, ja uważam, że to jest bardzo dużo, jak na warunki polskie to uważam, że to jest bardzo dużo, no jest też to, że one rzeczywiście co miesiąc przychodzą i, i to jest zupełnie co innego dla mnie, inna historia niż to, co miałam w tym, w tym moim takim freelancerskim ży życiu. Natomiast jeżeli, ja to traktuję trochę jak taką misję, tak, znaczy że dla mnie to bycie posłanką jest całym moim życiem, więc... Nadal, nadal wchodzisz, wchodzisz w kietkach z lumpeksów. Tak, to chodzę, Nie, nie, bo ja w ogóle sobie założyłam na wstępie, że ja nic nie zmieniam. Znaczy, ja yy, i w ogóle ja staram się nie dopuszczać do siebie tego, że. Yy, że, że, czy, że, że jestem posłanką na tej zasadzie, że zawsze jak. Yy, o czymś decyduje, czy jak głosować, czy, czy iść na ulicę, czy nie, to zawsze sobie myślę, na który protest, jak są, nie wiem, dwa jednocześnie. To zawsze sobie zadaję pytanie, co byś zrobiła, gdybyś nie była posłanką. Jak byś chciała, znaczy czego byś oczekiwała od swojego posła? I zawsze sobie takie pytanie zadaję, nie? I właśnie yy, specjalnie też staram się jak najmniej yy, zmieniać swoje przyzwyczajenia sprzed. Yy, nadal, nadal jeździsz Klio. Yy, nadal jeżdżę klio, tak? <grym> Czyli jestem jeszcze przed pierwszym. Oznaką o odbicia posłowi, bo słyszałam, że kiedyś Palikot powiedział, że są e, trzy rzeczy, po czym poznać, że politykom. E, nie, nie, to było inaczej. No. Na pierwszym posiedzeniu e, posłów ruchu Palikota. Aha. E, a trzeba wam wiedzieć, że posłowie ruchu Palikota to była, to była taka sklejka. Nikt nikogo nie znał, mhm. nikt nie był w stanie przewidzieć, kto się dostanie. Tak. To były po prostu kolorowe ptaki co jeden. Mhm. E, Palikot się z nimi wszystkimi, wszystkich ich spędził i do nich powiedział: Słuchajcie, tak jak tutaj siedzicie. To część z was za rok zmieni żonę, część samochód, a część partię, tak. <grystanie> Ale słuchaj, to byli tacy, mm -hmm. jak y, poseł który zmienił wszystko. <grystanie> <grystanie> Więc, a, czyli to, ja właśnie słyszałam, że pierwszym stopniem jest samochód. Że samochód. nie, że ona jest trzecim stopniem. A, że pierwszym jest właśnie samochód. Ale no to jestem jeszcze przed tym etapem. Albo w ogóle. Ja bardziej mam co jakiś czas myśl, że w ogóle sprzedać samochód. Bo on jest tak rzadko używany, natomiast no przychodzi taki moment, że jest potrzebny. Bo jak w pandemii rok temu yy, w ogóle prawie zlikwidowali ruch yy, po, pociągów, no to nagle nam się przydał i z Gosią jeździłyśmy na trasie Wrocław-Warszawa. Więc no trzymam go jako takie koło zapasowe, ale naprawdę no bardzo sporadycznie to je używam. Głównie rowerem, piechotą i, i właśnie, czy i, i robię to też celowo, żeby pokazać, że właśnie. Żeby Cię nie powywracało. Nawet nie, żeby pokazać, że polityk, polityczka tak może, nie? Że, że to w ogóle nie chodzi o to, że właśnie to są te takie te, te gadające głowy w garniturach, które nie zrozumieją za nami. Poczekaj, z Wrocławia kochana, to ty przecież masz darmowe loty do Warszawy. Ale też nie latam to przez półtora roku dwa razy, jak już bardzo musiałam, to poleciałam samolotem. Bo polscy posłowie, nie, posłowie tak, mają darmowe, darmowe loty na terenie, terenie kraju. kraju. Nie latam, to z przyczyn ekologicznych. Znaczy, ro, to nie jest tak, że w ogóle nie latam, bo jak muszę, to gdzieś polecę. Natomiast y, ograniczam też do minimum. Nie, w Wrocławiu mam po prostu pociągi. Y, na, w ogóle po Polsce staram się przemieszczać pociągami i, i z tego korzystam. Po miastach, y, po miastach najczęściej rowerem albo piechotą. Ostatnio najczęściej piechotą. Y, a jak się bardzo spieszy, no to uber i. i... A jak dajesz radę z... połączyć tą lojalność względem siebie, aktywistki sprzed mhm. jeszcze bycia czasów, sprzed czasem bycia posłanką? Z dyscypliną próbową na przykład? <grym i wytrza> no, czasem się nie da. <grym i wytrza> <Dobra. grym i wytrza> no, czasem się nie da i, i trzeba to zaakceptować. No. A powiedz mi, e... I też wiemy, kiedy się nie dało, tak? To nie dało się połączyć z dyscypliną. Jeżeli, czy to, wtedy nie było takiej konkretnej dyscypliny, no, ale to są tak zwane rekomendacje. Bo to też się różni. Rekomendacja klubu, a dyscyplina. Bo jak rzeczywiście, dyscyplina klubowa, czyli masz głosować tak. Tak, jak masz głosować tak, to, ale to jest zwykle. Ta, ta dyscyplina, dyscyplina to najczęściej jest na przykład przy takich bardzo politycznych głosowaniach, czyli na przykład wotum nieufności albo, albo właśnie wotum no, vot, zaufa, zaufania dla rządu. Jeżeli jest tak, no to są takie już takie bardzo. Natomiast no, rekomendacja. No tak, to rekomendacje i to akurat była rekomendacja, no podwyżki, nie? Podwyżki dla posłów. No to ja i ja to właściwie od razu, od początku wiedziałam, że ja no nie ma opcji, żeby mnie tam. Tydzień maglowali, to ja po prostu podjęłam decyzję i koniec. Z wewnętrznie czuję, że mi to wychodzi, że ja pilnuję siebie, nie? że jeżeli nie chciałam zagłosować przeciw... Y, za 13 i 14 emeryturą, to nie zagłosowałam, bo, y, bo, bo w ogóle mam inną wizję państwa i absolutnie nie uważam, że to jest, że w ten sposób powinniśmy rzekomo poprawiać y, y, byt starszych ludzi. Y, wręcz no, uważam to totalnie za przekupstwo wyborcze i taką jałmużnę. Ee, Więc, no było kilka właśnie głosu, te podwyżki, to no było kilka takich głosowań i jeżeli ja się bardzo e, różnię od klubu, to czasem też to mówię otwarcie, że, że mam w tej sprawie inne stanowisko. A jak wyglądają Twoje szanse na karierę właśnie w klubie? się w klubie, Tak, jak to w, brzmi? Wys, wysokich stołków wokół ważnych panów ja, rządzących. Ja, ja nie wiem, czy w ogóle... Czy, czy, A myślisz, yy, dostaniesz yy, numerek na liście? Nie Mam pojęcia, ale w ogóle mnie to trochę ani. W ogóle mnie to nie interesuje, szczerze mówiąc. Bo, czy, i, i, bo to są w ogóle inne priorytety. Ja ani się tam do nie dostałam, żeby mieć jakieś ważne stanowisko w klubie, ani się nie dostałam, żeby. po to, żeby mieć te lata... ta polityka taka, ja idę na ministra albo idę, yy, macie mnie wybrać w tych i tych głosowaniach. Ja, yy, I to jest tak. Yy, Chcę najlepiej wypełniać powierzone mi zadanie, które dostałam od wyborców, czyli ten mandat jest jakby dla mnie taki najważniejszy, żeby... I największą nagrodą, jaką dostaję, jest to, jak mi ludzie piszą, głosowałem na panią i pierwszy raz w życiu się nie zawiodłem na polityku polityce. I to jest w ogóle... To, to nie ma większej pochwały. To ja wtedy mam takie... Właśnie po to to robię. Właśnie na takich komentarzy to robię. Tak, tak, tak. Słuchaj, bo ja mam tutaj coś a propos komplementów. Okej. Okay. Coś przeczytam. Dobrze. Ale chciałam jeszcze skończyć. Natomiast... Jestem przekonana, że, yy, yy, że jestem w polityce po to, żeby zmieniać rzeczywistość. A żeby zmieniać rzeczywistość, to chciałabym. Yy, być kiedyś w opcji rządzącej, żeby móc te rzeczywistość zmieniać. I taką ambicję polityczną mam, bo nie. by mnie nie było w tej polityce, gdybym takiej ambicji politycznej nie miała. Po Natomiast porzuć neoliberalizm i Bo ty światopoglądowo jesteś ja, lewaczką, no. <grym wylewicy> ja ja światopoglądowo y, jestem liberalna i gospodarczo jestem liberalna. I to jest po prostu lib-lib. <grym wylewicy> A propos komplementów to chciałam zaprzysięgnąć. To myślam, jakie będą. Tak. Ryci rozkurwie, Tak jest. Pierdolona ździra. Tak. Kup sobie blaszkę i jednisz się w czeszkę. Te są anonimowe w e, komentarzach codziennych, e, codziennych internautów, od których jak mówisz, e, mhm. można powiedzieć, zaczynasz każdy dzień. Ale tutaj mamy z imienia i nazwiska. Znany YouTuber. Idealna do zgwałcenia. Co za, prawdopodobnie, było powiedziane, pizda. Dalej. Natomiast e, Kini e, twierdzi, że wcale tak nie powiedziała. Tam nawet było co za kół, co ja za... też, tak, ale, ale też właśnie nie złapało już samego dalej, no. Wypadek przy pracy, tak powiedział e, Antoni Macierewicz. E, no i oczywiście e, pan Pietrzek, wynajęta dzira. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. To nie jest, wiesz, całą naszą rozmowę prowadzimy z, 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 na luzaku, z, mm -hmm. w dobrych emocjach. Mm -hmm. Nawet rozmowa o molestowaniu na uczelniach, choć widziałam, że Ci łzy napłynęły. Mhm, mm no. E, Przeprowadziłyśmy tak, tak leciutko, ale to, to nie idzie w, w piach, wszystko, nie? Mhm. Czytanie, takie, czytanie i słuchanie takich rzeczy na swój temat. Mhm. Jak dajesz radę? Jak się wspierasz? E, bo to jest trudne, no. No, e, to jest trudne, tak. To jest rzeczywiście. I no, te rzeczy, one też się tam troszeczkę dzielą. no Jeżeli chodzi o, o pana Pietrzaka, no to sprawa jest. E, no jest w sądzie, no jakby czekamy na rozprawę, tam są różne próby mediacji, zobaczymy jak to, jak to się dalej potoczy, natomiast ona jakby jest, ona się toczy, nie? To, to są podjęte A, kroki tam, prawne. A, się zorientował, że lepiej jest na <laughs> Zobaczymy, zobaczymy, no na razie po prostu, w każdym razie ona, tam też moi prawnicy się tym zajmują i, i ona sobie będzie miała jakiś tam e, e, ciąg dalszy, e, jeżeli... No nie pozywam też każdego, no bo niczym innym się nie zajmowała, tylko pozywaniem, więc to właśnie z tym ryjem to jest już uważam jako groźbę karalna, więc to jest w ogóle bardzo świeże, bo to jest przedtem, nie wiem, trzech czy czterech dni. I to się akurat na Twitterze, więc to też z tym pójdę na policję albo z prywatnego aktu, tam poleci od razu do prokuratury. Pan od Gwał, idealne do też jest już, zostało zawiadomienie o popełnieniu o podżeganiu do gwałtu zostało złożone i też czekamy na decyzję prokuratury, natomiast no wiemy, jak działa teraz prokuratura, to możliwe, że jakby jeszcze równolegle się tym zajmiemy, bo, bo, bo to trzeba chociażby robić. Dlatego czyli e, czuję się w obowiązku zareagować, żeby pokazać też innym kobietom, że nie ma przyzwolenia na taki język nienawiści tak? i e, dobrą metodą na tych hejterów na przykład jest powiedzenie tego, co zacytowałaś na Mównicy, wczoraj to zrobiłam, żeby właśnie pokazać, jak wygląda ten hejt. Natomiast to już... e, dobrą metodą myślę, ja raz na jakiś czas to robię, wrzucam taki post, to też jest w ogóle często, akurat jak są święta katolickie, to jest w ogóle najwięcej tego hejtu. Zawsze właśnie e, jedne święta i drugie, nie wiem, czy ci ludzie mają wtedy czas i po prostu, albo całą swoją jakąś złością, muszą z rodziną. To jest taki moment, tak samo, to jest to nie bo wtedy też bo ja nie, nie, rozmawiałam z... E, człowiekiem w PKP pracującym, mhm. wtedy też jest najwięcej samobójstw, ludzie się rzucają o. na tory. Po prostu święta katolickie nie służą zdrowiu psychicznemu ludzi. To jest... No, bardzo możliwe, że właśnie potwierdzają to moi hejterzy i to często właśnie wtedy, albo w ogóle dzień wolny też jest często taki i, yy, i robię screeny tych, tych, i wchodzę na profile tych ludzi i daję wszystko. Daję właśnie, to są bardzo często na przykład starsze panie, które trzymają dzieci do sztuki. W ogóle to jest bardzo częste, naprawdę. Pa, starsze panie, właśnie tam ty taka, owaka i tak dalej. Potem, yy, potem właśnie panowie często na motorach z, z tymi tatuażami, ale z małymi dziećmi też często. I wrzucam wszystko jak leci, z imionami z im nazwiskami, nic nie zasłaniam, no i wtedy jest cisza, przez kilka dni nawet do tygodnia jest cisza I, i, i takie właśnie, to takie ich podsumowanie raz na jakiś czas robię, natomiast to, co już powiedziałam, chyba nie ma innej odpowiedzi, oczywiście można próbować drogi sądowej i w takich tych najbardziej jaskrawych przypadkach to stosuję. natomiast mi, te wszystkie hajty, no zdecydowanie rekompensują te niesamowite wyrazy poparcia. I ja nie mówię tego po to, żeby jakoś sobie laurkę wystawiać, czy żeby po prostu teraz się tutaj przy Tobie dowartościować, tylko po prostu to jest dla mnie, mi jest to bardzo potrzebne i często, wiesz, mamy też taki właśnie zwyczaj, że zawsze lubimy narzekać, a nie chwalimy tego, co jest dobre. I no i często właśnie, wiesz, takie wulgaryzmy i te, i te przekleństwa bardziej się przebijają w mediach, bo media też to lubią, bo to szokuje, bo to ten, niż, no, nikt nie napisał, do Claudia Piszą, yy, jest Pani najspanialsza, dziękujemy za Pani pracę. No, nigdy nie widziałam takiego artykułu, żeby ktoś coś takiego napisał. E, a no a to, tego jest bardzo jest to, że dużo. Że ze szczęściem radzimy sobie łatwiej niż... Tak, nie no, oczywiście, tylko że, że chciałabym właśnie też przy okazji rozmowy z Tobą to podkreślić, że tych y, wyrazów, no właśnie teraz wróciłam chociażby z pod sądu Najwyższego, gdzie tam y, y, pseudoizba dyscyplinarna y, zajmuje się niezawisłym sędzią tuleją i y, 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 y tam po prostu no tam co chwilę ktoś do mnie podchodził jak dobrze, że Pani tu jest, jak dobrze, że Pani robi to, co robi. Klaudia, Tak. jak często... Albo kiedy ostatnio słyszałaś pytanie, a kiedy będzie miała Pani dzieci? Od lekarzy to słyszę, że to jest prawie ka każda wizyta, yy, to jest, yy, a rodziła Pani? Nie, nie rodziłam. O, 33 lata, no to już jest, wie Pani, że to już jest pora? Yy, no ja mówię, okej. Okay. <laughs> Jeden lekarz, o to, to było takie seksistowskie strasznie, bo mówi, wy yy, dzieci? I ja mówię, nie. Mówię, no to co? Yy, kotkic czy pieski? Polityka. I się zamknął. I się zamknął. W ogóle nie wiedział, co ma powiedzieć. <śmiech> <śmiech> Więc y, tak, no i y, nie znoszę tego, nie znoszę tego, że y, y, tak jak nie uważam, że się powinno jakby, no, nie uważam, że się powinno kogoś krytykować za to, że ma dzieci, ale też nie znoszę tego w ogóle, tej takiej presji społecznej, że y, 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 czy, dla mnie w ogóle pytanie o to, czy zamierzasz mieć dzieci, a dlaczego nie masz? W ogóle nie rozumiem pytania, dlaczego nie masz dzieci, bo nikt nie pyta, dlaczego masz dzieci. Tylko zawsze się pytają, dlaczego nie masz dzieci. I, a, a w ogóle nie i widzę. Tylko, I tylko pyta się kobiety. Przecież nie pyta się mężczyzn. No tak, chociaż też, te, no tak, najczęściej tak. tak, tak. Ale, ale, ale właśnie, że do, do, dla mnie te pytania są tak naprawdę równoważne. No, dlaczego nie masz dzieci? A dlaczego masz dzieci? No. no... No właśnie, więc nie, nie, no zostawmy to, naprawdę niech każdy żyje tak, jak sobie chce i niech pozwoli żyć po prostu innym i, i, i no i to jest każdego prywatna decyzja, tak? Dziękujemy Państwu. Dziękujemy. Ja tobie też bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. <gry> dzięki.